Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Kinga Maryniak. Dziś mamy poniedziałek, 27 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Anastazję i Wiktoria. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. Polskie pieśni i wspólne śpiewanie. Za nami ostatni koncert w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego. W niedzielę zakończył się Letni Festiwal Muzyczny. Dziś kończymy nasz festiwal także koncertem poświęconym muzyce polskiej. O godzinie 19 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie można było obejrzeć inscenizowany koncert pod tytułem W kontuszu i z humorem. Podczas koncertu wysłuchać można było pieśni polskich kompozytorów, takich jak Stanisław Moniuszko, Fryderyk Chopin, arcydzieła muzyki wokalno-instrumentalnej, wykonane przez artystów łódzkiej sceny operowej i operetkowej. Wykonawcom towarzyszy zespół kameralny imienia Jana Kiepury w składzie 6-osobowym. Był to już ostatni koncert w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego. Całe wydarzenie cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dla wiadomości dnia, Michalina Dąbrowska. W tym roku mija 50 lat od powstania zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Z tej okazji 25 października w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się gala jubileuszowa. W tym roku zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej obchodzi jubileusz powstania. Zespół istnieje od października 1968 roku, a jego założycielem był pan Kazimierz Jóźwiak. Dzięki działalności założyciela w katalogu strojów ludowych został zarejestrowany Regionalny Strój Kutnowski. 25 października w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się gala jubileuszowa z okazji obchodów 50-lecia powstania zespołu, 10-lecia reaktywacji oraz 5-lecia powstania zespołu dziecięcego. Warto przypomnieć, że zespół został rozwiązany w 1990 roku, a w 2008 dzięki pani Krystynie Korkus został reaktywowany już jako stowarzyszenie. Każda osoba, która chciałaby spróbować swoich sił w tańcu ludowym i dołączyć do zespołu, może przyjść na próbę do Kutnowskiego Domu Kultury. Próby odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek. Dla wiadomości dnia, Michalina Dąbrowska. Ludowe zespoły, pieśni, wieńce dożynkowe i wspólna zabawa. Tak świętowali rolnicy z gminy Bedlno na Dożynkach. W niedzielę w powiecie kutnowskim obchodzone było kolejne święto plonów. Tym razem odbyło się w gminie Bedlno. Koniec wakacji to czas zakończenia żniw dla rolników. Z tej okazji organizowane są dożynki. Święto dziękczynne. Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta. Następnie odbyły się uroczystości dożynkowe, czyli część obrzędowo-wieńcowa, wystąpienie zaproszonych gości. Zaprezentowały się również zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Na scenie można było zobaczyć m.in. wojszycanki, wesołe pleckowianki. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Były dmuchańce, samochodziki, liczne stragany handlowe oraz mała gastronomia. Odbył się również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Atrakcją uroczystości był występ gwiazdy Baby Full, wspólna zabawa do późnych godzin oraz grochówka z wojskowej kuchni polowej. Dla wiadomości dnia, Michalina Dąbrowska.
Kapituła trzeciej edycji konkursu Lew Kutnowski wyłoniła zwycięzców. Poznamy ich 20 września na uroczystej gali. Trwa kolejna, trzecia edycja konkursu Lew Kutnowski. W tym roku przyjęto 12 zgłoszeń, w tym 11 kandydatur, 5 firm i 6 gospodarstw. Lew Kutnowski jest to konkurs, dzięki któremu można uhonorować nowoczesne rolnictwo oraz osoby, które dzięki wytrwałości, pomysłowości rozwijają swoje gospodarstwa i firmy. Od 3 kwietnia do 30 maja przyjmowane były zgłoszenia. Następnie trwały wizytacje kapituły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w terminie do 31 sierpnia. 20 września w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się uroczysta gala, na której starosta Kutnowski, Krzysztof Debich, nagrodzi laureatów konkursu. Podczas gali dowiemy się, kto wygrał w kategorii rolnik, a kto w kategorii firma. Nagrodą główną jest tytuł oraz statuetka Lew Kutnowski. Za wyróżnienie statuetka KŁOS. Dla wiadomości dnia Michalina Dąbrowska. Korzystasz z usług akwaparku w Kutnie? Od 10 września nastąpi przerwa technologiczna. W związku z planowanymi pracami technologicznymi akwapark w Kutnie wydał komunikat informujący o przerwie w dostarczaniu usług. Prace konserwacyjno-techniczne rozpoczną się w poniedziałek, 10 września i potrwają prawie przez cały miesiąc. W trakcie przerwy wymieniona zostanie woda we wszystkich basenach, przeprowadzone zostaną prace remontowe oraz serwis urządzeń technicznych. Poszczególne strefy będą otwierane stopniowo. 14 września o godzinie 16 otwarta zostanie kręgielnia. Następnie 17 września pracę wznowi strefa fitness, kardiosiła oraz squash. Strefa basenowa będzie czynna dopiero 26 września. Dla wiadomości dnia Michalina Dąbrowska. Coraz więcej osób potrzebuje krwi. Jak ją oddać i zostać dawcą? W okresie wakacyjnym wzrasta liczebność wypadków, a przez to ciężkich uszczerbków na zdrowiu. Aby uratować poszkodowane osoby, potrzebna jest krew. W statystykach podawanych przez portal Krwiodawcy w 2015 roku swoją krwią podzieliło się niewiele ponad 630 tysięcy osób. To wciąż za mało, by szpitale i banki krwi mogły być bezpiecznie zaopatrzone w tę jakże cenną substancję. To jest co roku problem, bo w okresie wakacyjnym jest zmniejszona ilość dawców. Wiadomo, łączy się to z tym, że mamy urlopy, wakacje, młodzież, nie myślimy o tym, żeby przyjść i oddać krew. Niemniej jednak w okresie wakacyjnym jest więcej wypadków. Tak samo ludzie chorują, jak i w ciągu roku całego. W związku z tym zapotrzebowanie jest trochę większe, aniżeli w pozostałych miesiącach. Dlatego byśmy apelowali w ogóle do mieszkańców Kutna i okolic, jeżeli ktoś jest zdrowy i w takim przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia bez przyjmowania leków, to żeby przyszedł i oddał tą krew, bo to niejednemu człowiekowi pomoże. Zapytaliśmy napotkanych krwiodawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, od jak dawna dzielą się swoją grupą krwi oraz co ich do tego skłoniło. Jestem honorowym dawcą. Oddaję średnio 3 razy w roku. Pomóc innym, tak, potrzebującym. Zdarzają się wypadki, ludzie mają różne operacje i czasem potrzebna jest ta transfuzja krwi, dlatego po prostu robię to honorowo i tyle. No i dla czekolad. Myślę, że powinni oddawać krew, to nie boli. Jest to raptem 20 minut siedzenia w fajnym towarzystwie krwiodawców i pani pielęgniarek. Uważam, że również jest to na pewno zachęcające to, że mogą dostać dzień zwolnienia lekarskiego. Ja osobiście z tego nie korzystam, bo jestem rolnikiem, ale ludzie, którzy pracują, mogą z takiego zwolnienia korzystać i na pewno mogą pomóc, zrobić dobry uczynek. Ostatni raz oddawałem w 2014 roku, ale czułem wewnętrzną potrzebę oddania tej krwi, ponieważ przez jakieś 2 miesiące człowiek się lepiej czuje, prawda? Jak będzie regularnie oddawał, to samopoczucie jest naprawdę inne, prawda? Między innymi także pomoc innym. Może komuś się przyda, prawda? U mnie się to zregeneruje, ta hemoglobina po jakimś czasie, ale zawsze można komuś pomóc. Jest tyle wypadków, tyle nieszczęść. Ja nie mam z tym żadnego problemu. W ogóle nie boli. Nie było w moim przypadku żadnych omdleń. Nie ma się czego bać praktycznie, prawda? No. Proszę spróbować, nie? A nie z góry zakładać, że się nie odda, że się człowiek boi. Aby móc oddać krew, należy być w wieku od 18 do 60 roku życia. Osoba taka musi być zupełnie zdrowa, nie przyjmująca żadnych leków. Przychodzi się do nas oczywiście z dokumentem tożsamości, dowód osobisty, prawo jazdy bądź paszport. Rejestracja najpierw trwa, gdzie wypisujemy ankietę.
Po wypisaniu ankiety i zarejestrowaniu, pobraniu próbki jest badanie lekarskie, które też krótko trwa, około 5 minut, 10 góra. I potem jest oddanie. Oddanie, czyli samo oddanie krwi trwa od właściwie 5 do 10 minut. Wizyta u nas trwa krótko, niemniej jednak efekt sam jest ważny, bo jest już jedna jednostka krwi. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkie śniadanie i wypić pół litra płynów. Pod żadnym pozorem nie wolno nam przyjść na pusty żołądek. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kutnie przyjmuje od 7.30 do 10.30 w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy przejściowe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 7 stopni w Kutnie, 13 w Łęczycy i 12 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W ciągu dnia słonecznie. Temperatura wyniesie 22 stopnie w Kutnie i Łowiczu, 21 w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W nocy bezchmurnie. Temperatura wyniesie 11 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali.